No cóż, mam nadzieję, że przyjazd zespołu The Cure do Polski po tylu latach oczekiwania nie okaże się rozczarowaniem, tylko będzie to wielkie wydarzenie. I mam nadzieję, że zespół zagra trochę starej muzyki, niekoniecznie tylko z ostatniej płyty, do której jakoś niestety nie mogę się wciąż przekonać. Natomiast teraz będzie jeszcze jedno bardzo ciepłe i prosto od serca pozdrowienie z krypty, mianowicie będę chciał teraz puścić komuś Latawca. Witam Państwa serdecznie, Tomasz Beksiński, dziś w kurczakowatym nastroju.
Zdecydowanie jestem uleczony z wątpliwości po wczorajszej kiuracji, ale wciąż chory z niecierpliwości przed różowym kropkowaniem, które zapowiadane jest już na najbliższy piątek, na 22 listopada. Teraz pozdrawiam wszystkich uczestników spotkowych wczorajszych atrakcji, których miałem okazję poznać i którzy prosili, żeby wypowiedzieć się na temat koncertu. Oczywiście chyba widać było od samego początku, że koncert mi się podobał. Był fenomenalnie nagłośniony, oszałamiający wizualnie, a szczególnie cieszył dobór muzyki. Zespół The Cure zagrał głównie stare rzeczy, zaledwie kilka piosenek z nowej płyty, moim zdaniem niezbyt udane, mimo że próbowałem się do niej przekonać, ale jakoś mi się nie udawało. Co najważniejsze, właśnie z tej płyty były dwa najlepsze utwory, Want i B, przede wszystkim B, a także był utwór This is a Lie. Jednak ja przynajmniej najsilniej jakoś odczułem, najmocniej mnie w takie bardzo czułe miejsce uderzył i jednocześnie zmroził utwór, który przez tyle ostatnich lat służył mi za bardzo ponurą walentynkę każdego lutego. Your name like ice into my heart.
owiało chłodem, a ja zdecydowanie nie chciałbym, żeby dzisiaj było ponuro. Więc powiem Państwu tylko tyle, że gdy ten utwór rozległ się wczoraj w Spodku, to miałem łzy w oczach, a teraz chciałbym, żeby się ten nastrój trochę poprawił. A skoro jesteśmy przy temacie koncertów, to niech Państwo sobie nie myślą, że ja o zespole The Cure już wszystko powiedziałem. Ja tylko powiedziałem na samym początku, że będę jeszcze coś mówił i że jestem pod wrażeniem. Obok tego, że naprawdę spodziewałem się, że będzie gorzej, spodziewałem się, że będzie gorszy dobór utworów, że będzie więcej tych nowych, mniej tych starych. I oprócz tego, że koncert mi się naprawdę bardzo podobał, to muszę też dwie rzeczy wypunktować, które mniej mi się podobały. Przede wszystkim niezbyt logiczny układ utworów w części zasadniczej. Bo ledwo wytworzył się jakiś taki podniosły klimat sprzyjający właściwej kiuracji, to zespół zaczynał nagle grać jakiegoś hita albo coś wesolutkiego i cały czar pryskał. Tak jak gdyby dwa wolne, piękne, nastrojowe utwory i później jakieś dwie rąbanki. No, ale po pierwszym zestawie bisów, i ten pierwszy zestaw bisów to dla mnie był największy zgrzyt całego koncertu, oprócz utworu Love Song oczywiście, tam się znalazły wszystkie największe koszmarki z Why Can't I Be You na czele, to już do końca było naprawdę bardzo podniosłe, bardzo pięknie, a cały koncert zakończył się niesamowitą, bardzo przejmującą i podnoszącą mimo wszystko na duchu wersją utworu Faith. Nie zostało już nic, tylko wiara. Teraz chciałbym, żebyśmy przez chwilę poprzeżywali te najpiękniejsze, najbardziej podniosłe momenty i przypomnieli sobie, jak to się wszystko wspaniale zaczęło.
Regrets about your life, they're not regrets for me. It never turns out how you want. I can't conceive. It all just slips away. It always slips away. Przez długie noce leżę przebudzony i myślę o tym, co zrobiłem. O tym, jak odtrąciłem moje najsłodsze sny i czym się stałem. I chociaż bardzo się staram, zawsze będę tego żałował. I mimo, że bardzo, bardzo, bardzo się staram, nigdy tego nie zapomnę. The Cure Bear, najpiękniejszy utwór z ostatniej płyty i jeden z takich momentów koncertu, kiedy można się było nad sobą zastanowić. Po wysłuchaniu takiego utworu człowiek bardzo chciałby być lepszy, ale to nie zawsze się udaje.